Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak zauważyliście pewnie, jeżeli jesteście wiernymi widzami tego kanału, ostatnio raz na jakiś czas pojawiają się u mnie gitary Mensinger. Polska firma z Podhala. Podhale, jak wszyscy wiedzą, miejsce, gdzie no nie jeden lutnik, także taki robiący skrzypce chociażby, się narodził w Polsce, bo no tam kiedyś było takie słynne technikum, które uczyło lutników za starych dobrych czasów. Ja wiem, nie, one nie były dobre, ale były stare. Nie wiem, czy ta szkoła jeszcze w ogóle istnieje. Wiem natomiast, że jeżeli ktoś jest z tamtych okolic i chciałby się takiego lutnictwa gdzieś może podszkolić i może pracować, to warto byłoby się do firmy Mensinger w tej kwestii odezwać. A może coś z tego wyjdzie, może coś się uda. To tak zostawię taką wiadomość tutaj tylko i wyłącznie dla Was. Albo jeżeli ktoś już umie coś robić, no to skontaktujcie się z firmą Mensinger. Firma Mensinger jest to firma, jeżeli nie oglądacie wszystkich odcinków, która oczywiście jest firmą polską, podhalańską. Jest to mała manufaktura, gdzie gitary są robione raczej ręcznie, w dużym stopniu oczywiście, na ile to się jeszcze robi. Nie jest to manufaktura, która trzaska, nie wiem, 150-300 gitar gdzieś tam miesięcznie. Tych gitar chyba jest troszeczkę mniej. Na ten temat mam nadzieję, że będzie niedługo odcinek, że niedługo się dowiecie też, jak to wygląda, bo jest taki plan, żebym się tam udał i żebym tam pojechał i zrobił materiał. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Na razie nie chcę też mówić, że tak się uda. Na pewno jest taki plan. No i dzisiaj, słuchajcie, obiecałem Wam również w tym miesiącu, że będzie gitara Semi Hollow Body numer 2, no bo już gdzieś tutaj na kanale pojawił się instrument od Epiphona, nawiązujący do ES-335 i tenże Mensinger no jest przeze mnie pokazywany specjalnie przy tym, że oto tutaj Epiphonie, no bo jest to instrument, który jest dużo, dużo inny wbrew wszelkim pozorom. I dopóki się nie zobaczy Epiphona, no to może się wydawać, że jest to kolejne wiosło Semi Hollow Body, takie wiecie, jak każda inna gitara Semi Hollow Body jest, no ale już teraz wiecie, chociaż pewnie wprawne oczy to zauważyły, no że mamy tutaj niesymetryczne Semi Hollow Body z mniejszymi, bardziej nawet tutaj bym powiedział tak Les Paulowatymi wcięciami, no tutaj w bardzo oryginalny sposób zrobione. Powiem Wam, że ostatnio mam taką fazę, że poza tym, że oczywiście lubię gitary klasyczne, czyli na przykład klasyczne Les Paule gdzieś tam w swoim kształcie, to lubię bardzo gitary charakterystyczne. Czyli na przykład właśnie ten instrument, na przykład jak wejdziecie sobie na stronkę firmy Mensinger, to tam jest taki model Arcadia, który już gdzieś tam się mógł przewinąć na kanale w odcinku z Markiem Kądzielą, bo on na takiej gitarze, z tego co pamiętam, grał. Lubię ostatnio gitary, które są troszeczkę bardziej nietuzinkowe. Ta V-ka Rufa różowa jest taka trochę nietuzinkowa też, więc przykuwają one na pewno uwagę. Przykuwają one uwagę gitarzystów, ale nie tylko gitarzystów, jeżeli są naprawdę ciekawe. Mają ten aspekt taki, że jeżeli gracie na takim instrumencie na scenie, i tutaj na przykład plusem tego instrumentu jest to, że jest to gitara właśnie niebieska chociażby, bo ciężko w tych klimatach o instrument w takiej kolorystyce. Raczej będzie to właśnie, wiecie, no coś tam bardziej drewnianego, dużo jest takich czerwonych instrumentów, jakichś tam wiśniowych. No taka niebieska to już jest pewnego rodzaju, rarytas, więc generalnie lubię coś ostatnio, co przykuwa uwagę i z czym od razu jesteśmy, wiecie, bierzemy taką gitarkę i już jesteśmy gdzieś tam charakterystyczni, już tam gdzieś jesteśmy usadowieni w jakichś tam realiach właśnie tego, że ktoś na to spojrzy.
Może się wydawać, że taki instrument jest to instrument, na którym gra się raczej muzykę jazzową i tej muzyki jazzowej dzisiaj troszeczkę w tym filmie będzie. Może się wydawać, że jest to instrument, na którym gra się okolice blues rockowych klimatów amerykańskich, gdzieś tam z Teksasu. Takie klimaty też oczywiście będą, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zagrał na tym jakiegoś konkretnego dark side'u, jakiegoś konkretnego łojenia tak naprawdę. No może nie aż tak, wiecie, black metalowo, chociaż na początku myślałem, że wyjdzie mi bardziej black metalowo, ale na pewno jest ciemno, na pewno jest mrocznie, na pewno jest... No posłuchajcie. Wtyczki VST nowocześnie na nienowoczesnej gitarce. Bardzo nowoczesnej gitarce tak naprawdę. Zaraz wam powiem też dlaczego. Więc nowoczesność tej gitary na pewno objawia się właśnie w tych cutawayach, no bo ten cutaway tutaj jest, no troszeczkę jest chyba łatwiejszy dostęp niż w takim cutawayu, w klasycznym takim ES-35. Nowoczesność tej gitary jest również w tym, że ona jest troszeczkę cieńsza, ale nie dużo cieńsza w stosunku do takiej klasycznej semi-hollow body. Zaraz też wam powiem, czym ona się różni w budowie. Jeżeli jeszcze chodzi o taką nowoczesność, no to jak sobie porównamy też tyły tych instrumentów, no to w tym mamy to wcięcie na bęcą. Większość bluesmenów pewnie już brzuch wyhodowała, więc nie dziwię się, że takie coś się tutaj pojawiło. Z nowoczesnych rzeczy, znaczy nowoczesnych, ułatwiających uzyskanie więcej barw i odejście od klasyki, mamy tutaj również rozłączanie cewek. Instrument wyposażony jest w przetworniki niemieckiej firmy Heusel. Gitary Mensinger fabrycznie mają Heusle właśnie, dlatego że głównymi odbiorcami tych instrumentów są Niemcy są, więc dużo tych gitar w Niemczech się sprzedaje. Mamy 1950 Heusle, taki oto właśnie, 1959, więc raczej takie, no pewnie nawiązujące gdzieś tam do konstrukcji pafowskich, ale nie mają tej jazgotliwej górki, którą na przykład miały gdzieś tam ostatnio Vermiliony. Instrument tak naprawdę jest to, no bo tak jak na przykład w tym Epifonie, to tutaj raczej jest decha, która jest wyginana. Ten klon tutaj jest raczej wyginany na ciepło. Tak mi się wydaje tutaj konstrukcyjnie, że to zagięcie i ten archtop w tym instrumencie jest raczej robiony takim wygięciem na ciepło. Natomiast tutaj jest tak jak w gitarach chociażby Benedetto, tak jak gdzieś tam byłem u Artura jeszcze do Giela w dawnych swoich czasach londyńskich, jak chodziłem do niego do pracowni. Tutaj ten top nie jest wyginany, czyli nie jest to gięta płyta drewniana, tylko jest on z grubego kawałka klonu rzeźbiony pod to, żeby był tym archtopem.
Wydaje mi się, że w Epifonie jednak będzie to robione inaczej. Czy to ma oczywiście wpływ na brzmienie? No na pewno będzie miało wpływ na stabilność tego drewna, no bo ten kloc tutaj jest jednak solidniejszy. Też jak się popatrzy tutaj w środek, to najprawdopodobniej jest to pomalowane też tutaj farbą przewodzącą, więc tutaj jest od razu zrobiony ekran. No wiadomo, koszmar serwisanta to instrumenty właśnie semi-hollow body, gdzie wszystko trzeba gdzieś tam robić przez ten przez tą dziurkę. Masakra to jest. No tutaj już jest zrobiony ekran. W takim Epifonie ekranu żadnego nie ma. Jest tutaj po prostu kawałek deseczki gdzieś tam. Więc tutaj już jest też ten plus. A, ale patrzcie. A, dobra. Widzicie? Czasami nie warto niczego zakładać z góry i nie warto zamykać oczu własnymi przekonaniami. Tu jest lepiej, bo tutaj jest takie coś, że można się dostać do tego cavity. Ale, no dobra, to jest największy plus w ogóle tej gitary, jeżeli chodzi o serwis. Tutaj tego w ogóle nie ma, a tutaj ktoś normalnie pomyślał i po prostu jest normalnie, tak jak powinno być. To jest to, o co prosiliśmy. Słuchajcie, w tym odcinku dzisiaj będzie dużo gości. Jednym z artystów, znaczy dwóch, gości. Jednym z artystów firmy Mensinger jest niejaki Marek Kądziela, pracownik Akademii Muzycznej w Łodzi, Wydziału Gitarystyki. Obejrzyjcie sobie wszystkie materiały z Markiem, które gdzieś tam na kanale się już pojawiły, w szczególności wywiad. Pogra, pogada, pogra. Jedziemy. Przypominam o tym tylko oczywiście grzecznie i serdecznie, że jest konkurs na narysowanie wzoru. Na razie są dwa zgłoszenia na konkurs. Bardzo jedno mi się już podoba. Nie będę mówił na razie jakie, ale już jednego faworyta mam na to, żeby zrobić naklejki. Rewelacyjny wzór, taki jaki właśnie gdzieś tam w mojej głowie siedział. Konkurs trwa do końca przyszłego miesiąca, czyli do końca lutego. Natomiast konkurs Pokaż swój sprzęt zaraz rozwiążę. Najprawdopodobniej rozwiążę go w lutym. Wszyscy, którzy coś wysłali, czekają. Słuchajcie, nie zapomniałem. Styczeń, burzliwy okres, nie było czasu nawet o tym pomyśleć. Jak wiecie, chcę usiąść i obejrzeć te odcinki w pełni. W konkursie bieżącym do wygrania Wampler, dwa wzmacniacze, urządzenie od Line 6a. Namawiam wszystkich oczywiście do patronowania kanału i do zostania tutaj sponsorem tych odcinków i płacenia tutaj abonamentu, tak jak za Netflixa chociażby, niektórzy z Was pewnie płacą, czy innego Disney Plusa. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do patronów, a dla patronów jest również zabawa, jak zwykle zresztą. Jeżeli nie chcecie kanału wspierać finansowo lub w postaci fundowania nagród rzeczowych, bo takie rzeczy też się dzieją, można kanałowi pomóc, zostawiając łapkę w górę, pisząc komentarz, subskrybując kanał, jeżeli jesteście w tych większych 50%, które w tym momencie kanału nie subskrybują. Zróbcie mi niespodziankę. 30 tysięcy myślę, że już będzie w lutym. W kwietniu jest dziesięciolecie kanału. Dobijcie do 32 tysięcy, to by był sztos, a 33 333 na kwiecień to jest absolutny sztos sztosów. Jedziemy dalej z odcinkiem.
Szanowni Państwo, jest ze mną Marek Kądziela. Jak już zauważyliście i jak już usłyszeliście, ciężkie rzeczy, a wcale bez metalu. Cięższe niż metal, moim zdaniem. Znasz moje podejście do jazzu, zresztą wielu z widzów też, ale ja się bardzo cieszę, że Marek się czasami pojawia i generalnie, że ten element jazzowy gdzieś tutaj się na kanale też pojawił, no bo słuchajcie, od jazzu się wszystko zaczęło tak naprawdę. Powiedz mi, dlaczego w ogóle wybrałeś firmę Mensinger? Dlaczego współpracujesz z firmą Mensinger? Skąd się ta historia rozpoczęła? Wiesz, przecież mógłbyś grać na wszystkich gitarach, jak mógłbyś sobie kupić Gibsona, wymieniłeś jakąś markę, wiesz, gitar, nie pamiętam teraz jaką, na której wszyscy jazzmeni grają, a ty grasz na Mensingerach. No tak, Schottmiller, ta marka, o której rozmawialiśmy. To znaczy ja od czasu studiów za granicą właśnie na początku miałem grubą jazzówkę Epiphona, bo na taką mojego ojca było stać 20 parę lat temu. I następnie profesor przyniósł raz na zajęcia lutniczą gitarę, zapomniałem jakiej produkcji. Natomiast ten lutnik duński przejął jakby, czy zaopatruje Fendera Custom Shop właśnie w te gitary custom shopowe. I od niego to wyszło, nie pamiętam teraz jak się nazywa, muszę sprawdzić, bo sprzedałem tę gitarę, ale mam kontakt z człowiekiem, więc mogę to jakby tam później gdzieś. Natomiast właśnie dostałem lutniczego wtedy Strata od profesora, on przyszedł do mnie na lekcję i mówi, wiesz co, weź tego Strata i pograj trochę, bo tam jazzówkę tylko, już tego nie dopowiadał, ale jakby na jego twarzy było wypisane, weź Strata. No i ja to zaakceptowałem i to była lutnicza gitara, naprawdę była wybitna. Ja mówię, wow, w ogóle jaka różnica, nie dość, że mogę grać jazzowe rzeczy, to mogę jeszcze grać wszystkie inne rzeczy na tym. No i tak się zaczęła właśnie podróż w stronę warsztatów lutniczych. No to była pierwsza, która jakby dostałem, a następnie postanowiłem sobie zamówić. Byłem w Nowym Jorku i tam zauważyłem, że niektórzy gitarzyści mają gitarę headless. I mi się podobało, ponieważ jestem muzykiem jazzowym i ta mobilność jest bardzo ważna. I tam widziałem na przykład taką sytuację, że wpadł gitarzysta do klubu i miał właśnie tą rakietę tenisową na plecach, i walizkę miał. I w tej walizce, jak się rozkładało, to wypadał mały pedalboardzik, tam był głośnik i wzmacniacz i była tylko podpinka na liczenie i zagrali takiego seta, że mówię, kurczę, ja też tak chcę, co nie? Żeby ja też, to był moment w życiu, że dużo się tam latałem, jeździłem i zrobiłem sobie właśnie u pierwszą lutniczą, zamówiłem gitarę u gościa z Ostrzeszowa, nazywa się Rec Guitars, pamiętam. Ta współpraca tak jakoś nie zażarła, gitara została, później ją przerabiałem wielokrotnie właśnie w firmie Mensinger i to do współpracy jakby wprowadził mnie Bartek Papież, gitarzysta łódzki i ja się niesłychanie podekscytowałem, ponieważ marzyłem o tym, żeby stworzyć jakieś swoje instrumenty. Z jednej strony z powodu, że nie było mnie stać na zapłacenie jakichś horrendalnych kwot za instrumenty, które nie są tego warte. Jak już ktoś siedzi trochę w tym temacie lutnictwa, to wie, że gitara, no okej, no marki wiadomo, są sprawdzone, że to zyskuje na wartości, ale to mnie nie interesowało. Mnie interesował super instrument tej samej klasy, co jakieś takie, które są bardzo, bardzo drogie. Ale nie jest bardzo drogi, jest porównywalny lub nawet lepszy za normalną kwotę, a tu jeszcze w dodatku doszedł ten element, że możemy stworzyć coś oryginalnego wspólnie, więc to było niesłychanie dla mnie ekscytujące i tak zaczęliśmy pracować z firmą Mensinger. Długo to już trwa? No od 2011-2012 roku. No, czyli 12 lat, coś takiego. Ja byłem, Bartek Papież wtedy był, zdaje się, odpowiedzialny za linię gitar rockowych i Stratocastery, Telecastery jakby były ulepszane przy współpracy z nim, a ja zająłem się jazzówkami, które na początku wyglądały pięknie w ogóle i były super, natomiast były zdecydowanie za ciężkie dla gitarzysty jazzowego, ponieważ gitarzysta jazzowy jest to zazwyczaj introwertyk, który siedzi i katuje w domu niesłychaną ilość godzin.
Także te gitary na scenę były za ciężkie i w ogóle były za ciężkie, więc zaczęliśmy zdejmować drewno z tych gitar, co nie? Tak, jak no tak tutaj, bo jak przed nagraniem powiedziałeś, że ta gitara oryginalnie, ten model Jasmine, była dużo grubsza, tak? Dostałem właśnie za trzy gitary i one były, po prostu miały bardzo dużo drewna. To było fajne, ale no zdecydowanie nie dla muzyka sesyjnego czy koncertującego jazzmena. Tej wagi trzeba było zdjąć. I to jest faktycznie pierwszy model z tych klasycznych jazzówek, jaki wypracowaliśmy. Pozdejmowaliśmy drewna, polepszyliśmy balans, grzegówka leży dobrze, tak, że jak się gitarę weźmie, oczywiście dobry jest pasek skórzany, który to trzyma, ale jak się ją stoi z nią, to gitara tak jest i nie leci. Nie? Więc... No i ten kształt jakby zostawiliśmy. Bo kształt jest, kształt był przed tobą, to, że to jest takie niesymetryczne. Trochę inna by, trochę inne były te gitary. Bardziej nawiązywały do Gibsonów takich archaicznych z lat 50. Nie pamiętam nazw tych modeli, można zobaczyć. S335 na przykład. Albo jak Tel Forlow, taki gitarzysta, ja bardziej gitarzystami mogę mówić, którzy grali. Tel Forlow, Barney Kessel grali na takich dużych właśnie niesłychanie obszernych gitarach, tylko że te gitary no, im były innej konstrukcji. Z inne drewno. W każdym razie w Mensingerach była dla mnie nieakceptowalna waga i doszliśmy do modelu klasycznego. Właśnie pierwsza konkluzja nasza w tej współpracy to jest jazzamin i to jest klasyczny taki jazzowy instrument. To jest jazzamin czy jazzmin? Jasmine Lady. Jasmine Lady. Nie wiem, trzeba się może Marka spytać. Ja nazwy nie wymyślałem. Bo ona jest bardzo, bardzo właśnie cieniutka. To jest takie, wiesz, dosyć... Tak. Ale zostałeś przy... Dlaczego jazzmeni grają... Dlaczego jest ten mit, że to jest gitara jazzowa, wiesz, ta z tymi F-ami? Skąd się, znaczy, ty generalnie odszedłeś też od tego, bo masz no tak, historię ze stratami, którą tam gdzieś na kanale już sobie opowiedzieliśmy kiedyś. No teraz grasz też na semi-hollow trochę innym, ale zupełnie inaczej skonstruowanym. Co to? To jest ta tradycja, czy to jest rzeczywiście wam do czegoś potrzebne, te dziury? Jest to pewien rodzaj tradycji, natomiast takie klasyczne jazzówki, tak jak wracając na przykład do tego Shot Millera, które mają strojoną płytę rezonansową, prawda, też to powietrze jakoś tam gra, co nie? I to słychać. Natomiast no, to są gitary, które mają w kształcie ten idiom jazzowy. Natomiast on się na pewno nie wzbudza, jak w zwykłych gitarach jazzowych, że możemy tutaj, mówiąc kolokwialnie, rypać na efektach cięższych i się nic nie dzieje. Natomiast ma atuty gitary jazzowej również, także no, jest to nowoczesny instrument, który można wykorzystać w wieloraki sposób. Jak ci się grało na tej gitarze? Dobrze mi się grało, natomiast no, jestem przyzwyczajony do moich gitar, które ja też, jak wiesz, inny setup strun daję. Co nie? Dla mnie, jakbym miał na niej na co dzień grać, no to zdecydowanie zmieniłbym struny na grubsze, czyli te pierwsze wioliny bym dał 12, 16, 22 i chyba najgrubsza później z basach jest 48 u mnie. Bardzo dziwny zestaw, bo tak naprawdę z reguły robi się light, top, heavy, bottom, czyli 10,52 na przykład, 9,46. Tak, ty to robisz zupełnie odwrotnie. No, masz ciężko, twardo tutaj, tak, a tutaj mięciutko. Czemu taki Dlatego, że wybór? Prowadzenie głosu, solowanie jazzowe wymaga po prostu pięknego i pulchnego brzmienia strun wiolinowych i to, żeby one nie robił przy dźwięku. Tutaj właśnie było tak, że ja mam trochę taką właśnie, ja już mam taką artykulację pod grubsze struny i mam cięższą rękę, więc musiałem bardzo uważać, żeby struna nie dostawała tego przy dźwięku, którego nie znoszę osobiście. A basy natomiast, jak są za grube, no to w akompaniamencie czy w akordach bardzo przeważają brzmienie wiolinów i dlatego zmniejszamy ich grubość, żeby była ta równowaga, która w muzyce jazzowej jest jakby wskazana. A to jest tak, że tylko ty tak grasz, czy wielu znasz gitarzystów, którzy używają? Grają, tak. No, na dlaczego przykład nie ma takich strun na przykład? John Scofield. No, dlaczego nie ma takich strun? 11, znaczy w sensie 12,48. No nie ma takich zestawów strun. Odpowiedź jest prosta. Gitarzystów jazzowych nie jest ich tak wielu. Natomiast jazzowi gitarzyści też ponadto parają się z sesyjnym graniem, więc ta gitara w tej chwili z tym setupie jest niesłychanie uniwersalna, ponieważ zagra się standard jazzowy, zagra się takie funkowo jazzowe solo, więc jest wiele tych. No, na przykład jakbyśmy tu wpakowali grube struny, no to już by inne rzeczy nie brzmiały może tak autentycznie. Zdeterminowałoby ją to do jednego brzmienia. Ja założyłem 10,52.
to, ja, to są zdecydowanie za cienkie strony. Za cienkie strony. Tak, musiałem bardzo ostrożnie grać. Tak. Mhm. Natomiast no, można sobie ustawić pod siebie. Także. Pokaż jeszcze na chwileczkę tą swoją. A mam iść? No, no, pokaż. Bo Marek ma... Jeżeli chcecie, żebym przetestował tą gitarę z Markiem, to napiszcie w komentarzach trzy rąby. O, i tutaj jeszcze taka jest niespodzianka, jak spojrzysz do środka. O! A, to jest na Red Layers gitar. Takie, takie są gitary, aha, trójwymiarowe gitary, wiesz, z Holandii, które też mają takie dziury zalewane żywicą i kosmos w środku. Aha, jest, no jest jakiś kosmos, niespodzianka. Kosmos w sensie defil kosmos jest w środku włożony. Tak, no i to Menzinger mi taką niespodziankę na święta zrobił, więc ją aha, teraz to rozgrywam. Aha, czyli to jest twoja najnowsza gitara, jaką, jaką masz, tak? Tak, zdecydowanie jest najnowsza. Ma miesiąc, nie wiem. No, tak mówię, trzy rąby, jak będzie ze 30 komentarzów trzy rąby, to za dwa miesiące Marek przyjdzie tak, z tą gitarą. Będą strony dwunastki, ten setup, o którym mówiliśmy. Tak jest, jak już będzie rozegrana przez niego i już się do niej przyzwyczai, to zrobimy sobie test tego instrumentu, bo nie ukrywam, że mnie bardzo, bardzo ciekawi. Bardzo dziękuję za udział w programie. Zapraszam następnym razem. Na razie. Humbuckery, bridge'owy 7,99, 6,74 neckowy, w połączeniu razem z sobą dają 3,66, po rozłączeniu cewek 1,81, 3,89 i 3,40. Tak nam tutaj wychodzi odczyt tychże humbuckerów właśnie. Gitara oczywiście wykonana jest z mahoniu, mahoniowy gryf wklejany w korpus z palisandrową podstrunnicą, z tym klonowym, z klonową nakładką, która jest rzeźbiona, tak jak to już wcześniej mówiłem. Ma bardzo, bardzo wygodny gryf i co jest również nowoczesne i niespotykane w tego typu instrumentach, radius podstrunnicy jest mega, mega sportowy. Jest to radius, który jest 14-calowy, więc bardzo, bardzo sportowo. 20,9, jeżeli chodzi o próg pierwszy. 21,1, czyli bardzo malutko się pogrubia, jeżeli chodzi o próg piąty. 21,5 na progu siódmym. I na progu 12 22,8. Więc jak na taki instrument, raczej mamy do czynienia z instrumentem, który jest, no nie da się ukryć, zaskakująco sportowy. Na pewno nie jest to kołek 50 lat 50., jakby się mogło niektórym wydawać, że tutaj się to wydarzy. Kościane siodełko, tak mi przynajmniej wygląda na kościane. No, albo dobre tusku, albo po prostu kość. Fajne siodło, dobrze ponacinane. Struny nie siedzą zbyt głęboko. Wszystko jest tutaj git. Teraz tak, szerokość tego siodełka
42 mm, rozstaw strun na siodełku 35,2, na pierwszym progu gryf 43,2, na progu piątym gryf 47,2, na progu siódmym 49, na dwunastym 52 mm i na samym końcu gryf ma 57 mm. To już wróży, że będzie to instrument, na którym spokojnie można, o którym spokojnie właśnie można powiedzieć, że on jest raczej sportowo ukierunkowany. Jednak bym gdzieś tutaj w tym kierunku na jego temat się wypowiedział. Dobra, grzybyczek. Profil gryfu to mi się tak odczytuje, kurczę, ten 12 też się spoko odczytał. Ale już ten, kurczę, pierwszy to tak mi się odczytuje, ale no wychodzi, że płasko jest. No jak widać, widzicie, no nie ma tutaj żadnego garba, nie ma tu żadnego brzuszka, tylko jest to fajnie tak porozkładane. I tutaj też pokrzywiła mi się ta linijka, kurczę, no. I tutaj też to generalnie jest tak właśnie zrobione. Chyba no musiał kupić drugą taką tą linijeczkę, bo mnie już to denerwuje od kilku testów. Zgubiłem te lupy do kręcenia tych zbliżek i generalnie popsuła mi się ta linijka. Chyba będę musiał w te rzeczy zainwestować, bo jednak chcę to kontynuować. Więc generalnie no jeszcze raz się trochę tak przyjrzyjcie temu profilowi. Mniej więcej to jest właśnie coś takiego. Myślę, że nie wygląda źle i że raczej jest to właśnie gryf z tych płaskich. A gitara waży, szanowni państwo, 3,28. 3,28 to jest całkiem mało jak na gitarę. No bo ja, jak wiecie, no zakładam, że gitara waży 3,5 kg, taka normalna, więc jest to całkiem niewiele. Dobra, posłuchamy sobie w tym momencie niejakiego Lipera. Liper też zagra swoje klimaty. Thank you.
już na pewno mogliście usłyszeć, na tej gitarze można zagrać naprawdę bardzo, bardzo różne rzeczy. I nie jest to gitara, która jest predestynowana do jazzu. Dodatkowo powiem tak, jest to gitara, która oczywiście, i teraz wiadomo, tak, pick-upy Heusla są bardzo dobre, więc gitara będzie grała bardzo dobrze, tak? Ja nie jestem wcale zwolennikiem teorii mimo wszystkiego, że tylko i wyłącznie pick-upy grają. W żaden sposób tak nie stwierdziłem nigdy i nigdy tak nie stwierdzę. Pick-upy oczywiście mają bardzo duże znaczenie dla brzmienia instrumentu i generalnie wszystkie gitary na Heusla, które do tej pory gdzieś tam sprawdzałem, były bardzo, bardzo fajne i bardzo dobrze pracowały. Natomiast no, nie uważam, że jest to jedyny element. Uważam, że elementem tutaj również jest to, jak ta gitara jest zrobiona, jakościowo. Uważam, że dobranie tutaj elementów w postaci fajnych kawałków drewna też jest bardzo ważnym elementem. Oczywiście, słuchajcie, to nie ma żadnego strojonego topu, nikt tutaj nie bada tych gitar z kamertonem i nie wybiera gdzieś tam kawałków drewna na to, żeby one były jakoś tam już okraszone magią i audiofilstwem. Natomiast no, nie da się ukryć, że ta gitara gra po prostu. Jest to dobry instrument. To jest najważniejsze, ażeby instrument był dobry i ażeby gitary po prostu grały. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim instrumentem. Wiochy tutaj nie ma. Zarówno wykonanie, zarówno dbałość o szczegóły, zarówno dbałość o binding, dbałość o końcówki progów. Tu wszystko jest na wysokim poziomie i no... Aż dziwne, że gitary firmy Mensinger tak naprawdę nie są aż tak bardzo znane w Polsce. Miejmy nadzieję, że dzięki tym moim testom gdzieś ktoś z Was, kto ma troszeczkę więcej pieniędzy i szuka nietuzinkowego instrumentu, zwróci uwagę na te gitarki. W każdym razie, co jeszcze chciałem o tym instrumencie powiedzieć? Wnikliwe oczy mogą dopatrzyć się tutaj takiego małego sęczka. I to dowodzi tylko i wyłącznie tego, że instrument ten jest właśnie z tą płytą wierzchnią, która jest robiona w ten sposób taki, że no jest ona rzeźbiona tak jakby. Dlatego, że podejrzewam, że w momencie, kiedy to drewno było przed tym szlifowaniem i ktoś je kleił na tego bukmacza, który tutaj występuje, no to nikt nie zauważył tego sęka, bo jakby go zauważył, no to oczywiście by tego nie zrobił i ten sęk po prostu wyszedł przy rzeźbieniu tego topu, co jest, no, udowadnia, że jest tutaj ręczna robota i co, no już zrobili cały top, no przecież nie wyrzucą go. Z innej strony będziecie zawsze wiedzieć, że to jest wasza gitara. Więc w każdej takiej rzeczy nadającej charakterystyki jest również jakiś plus. Posłuchajmy w tym momencie jeszcze mojego rzępolenia. Chwilkę, byli goście, to jeszcze oczywiście, no muszę ja przecież pograć na tym instrumencie. Założone są w ogóle w tym momencie struny 10-52. Bardzo fajnie to gada. Żadnych nierówności na progach. Szczerze wam powiem, że nie obraziłbym się, jakby ta gitara ze mną sobie została i jakbym sobie mógł na niej dla was grać na testach wzmacniaczy i w ogóle zawsze byście wiedzieli, że to jest ona, a jakby ktoś nie wiedział, to na pewno byłyby pytania takie, że a co to jest za instrument? Moje rzępolenie na wtyczkach VST. Podsumowując, oczywiście bardzo się cieszę jak zwykle, że docieracie do samego końca odcinków. Bardzo się cieszę, że już napisaliście komentarz, bardzo się cieszę, że zostawiliście już tą łapkę w górę. Możecie napisać w komentarzach, oczywiście niebieska
Szarotka. No bo jak wiecie, poza tym, że gitary Mensinger mają swoją nazwę Mensinger, to ich znakiem rozpoznawczym również jest ta góralska, przepiękna, podhalańska szarotka. Miejmy nadzieję, że będzie śnieg i że będzie można pojeździć na nartach, a jak się uda, to jak powiedziałem, udam się również do tejże oto fabryki. W gwoli ścisłości w gitarze również są w tym momencie akurat założone tutaj klucze Wilkinsona. Nie wiem, jakiej firmy jest ten mostek, nie było żadnych problemów z ustawieniem tego instrumentu. Jak zwykle na samym końcu odcinków jest tak. Końcówka samochodowa musi być. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy są w tym momencie na liście, czyli osobom, które wspierają ten kanał poprzez Patronite, osobom, które pomagają mi rozwijać go. Mam nadzieję, że podoba Wam się moje nowe tutaj podejście z różnymi światełkami i tak dalej, i z tym, że wiecie, staram się, żeby ten obraz był jeszcze lepszy. No rzeczywiście nie wszystkie te moje obrazy takie są, bo w tam wielkim pokoju nie ogarnę tego w taki sposób, tam jest chaos, ale tutaj zbudowałem rzeczywiście ten kącik. Mam nadzieję, że ten kącik wam się tutaj podoba. Światełko mam z tyłu, światełko mam z boku, tutaj mam dużo światła i ogólnie jest bardzo, bardzo ładnie. Więc rozwój dzięki Wam i dla Was. Mega, mega propsiory. Słuchajcie, to chyba wszystko. Ostatnie nagrania, Roland nagrany tutaj zoomem Q8, deska nagrana tutaj zoomem Q8, czyli nagrania takie troszeczkę bardziej pokojowe, takie troszeczkę bardziej, wiecie, jakbyście tutaj siedzieli bez żadnych close-up micingów, bez żadnych wtyczek VST. Dziękuję Wam za uwagę, końcówka samochodowa po tych nagraniach i do następnego odcinka, yo! W kierunku chyba nerdowskiego wojska, tutaj coś mi się tak wydaje. Chociaż nie wiem, no bo garbus z drugiej strony wymieszany to jest takie trochę, ta historia to jest taka troszeczkę zmieszana tak naprawdę, nie? Jedna z drugą. Sztuczne konie, fajne. to taki przerywniczek, wiecie, dla ochłonięcia tak jakby, nie? Amfibie i to wszystko tutaj. Amfibie można było sobie kupić też prywatnie i na ryby nią jeździć. Tutaj wsi, spokojna wsi, wesoła. O Boże, jeden z tych markingów się rusza.
Natomiast... No nie wiem, co powiedzieć jeszcze. Nie zawsze muszę chyba mieć coś do powiedzenia. Tutaj mamy... O! Tutaj mamy Rudego 102, bo jest w ogóle niby ruska gwiazda, ale też jest gdzieś jakieś tutaj takie polskie oznaczenie na tym czołgu, więc to ciekawe. Tutaj mamy znowu trzy czołgi. No dobra, to poczekajcie. Następna końcowa.